Lillehammer, trasa olimpijska z 1994 roku. 71 zawodniczek na starcie. Justyna Kowalczyk z numerem 61. Zapraszamy na emocjonujące widowisko. Bernadeta Piotrowska i Marek Jóźwik. Mówiliście już w studio o tej trasie. Trasa jest rzeczywiście bardzo trudna. Trudne podbiegi, szybkie zjazdy. Tam szybkości dochodzą nawet do 80 km na godzinę, więc trzeba naprawdę umieć jeździć na tych nartach. Widzieliśmy Herwiego, to jest gimnastyk narciarski, można powiedzieć. Nie wszystkie panie tak jeżdżą, więc będzie trudno. Temperatura minus 9 stopni, no i kręta. Ale tutaj jeszcze patrzyłem i teraz tutaj widać po włosach zawodniczki z numerem 10, to jest Marte Hagen, młoda 22-letnia Norweszka, że tam jest silny wiatr. Silny wiatr. Że wieje, to słyszeliśmy. Zresztą te wiatry przyszły do nas z Norwegii. Także może już u nich troszeczkę słabiej, ale to też przeszkadza w biegu. Jednak jak jest spokojnie, mroźnie jak dzisiaj i jest słoneczko, to jest najlepiej. Natomiast wiatr nie pomaga. Ale co jest trudniej, to jest łatwiej dla Justyny. Tak jest, tym się będziemy kierować. Numer 11 to jest twoja koleżanka. Tak. Walentina Szewczenko, brązowa medalistka mistrzostw świata w Libercu na 30 km klasykiem, 38 lat. No ale daj Boże zdrowie, ciągle dobra forma, ciągle wysokie miejsca, chociaż tutaj jest w tej grupie poprzedzającej grupę czerwoną. Grupa czerwona, czyli tych zawodniczek rozstawionych, najlepszych, rozpoczyna się od numeru 17 i jako pierwsza ruszy Ida Ingemarsdotter, zdecydowanie nie zawodniczka na dystansach, tylko sprinterka. Holly Brooks, Amerykanka, też sprinterka. No, za Keegan Randall podążają te młodsze niewiele młodsze dziewczyny w kierunku sprintu jednak Amerykanki. Tak się zaczyna trening naprawdę od siły i od sprintu, a później pomalutku przechodzi się w dystansy. Jak już tego treningu jest na koncie coraz więcej, te wybiegania, to można już wtedy również startować i to dobrze startować w długich dystansach. A propos sprintu, Katia Wisnar, kolejna sprinterka, czwarta podczas Mistrzostw Świata w Val di Fiemme w tym roku. Była szósta również na Mistrzostwach Świata, więc po Petrze Majdicz to jest w tej chwili najlepsza, najszybsza słoweńska sprinterka, a to zawodniczka, która ruszyła na trasę z numerem 1, Rosjanka Polina Miedwiediewa, 24-latka, wicemistrzyni Młodzieżowa Świata właśnie na tym dystansie, na 10 km klasykiem. Na pierwszym pomiarze miała 0,8, po 800 metrach miała 2,59,1. Teraz już jest drugi punkt pomiaru po 2 kilometrach, 100 metrach. Chciałam zwrócić widzom uwagę, jakie piękne są tory, po prostu wycięte w tym śniegu. Zawodnicze jest bardzo łatwo biegać w takich torach. Jest dużo łatwiej. No co, warunki są naprawdę dzisiaj rewelacyjne. Temperaturka w sam raz, minus 9 prawie, 8,8. Tam jest zawsze tak zimno, tam jest taki teren. No. Zimny, chociaż teraz tutaj widzimy już troszeczkę słońca, ale ono zaraz właściwie zajdzie. Kolejne zawodniczki przygotowują się do startu. Trasa, jak powiedziałem, Mistrzostw Świata, rzadko Puchar Świata tam zagląda, tym razem zajrzał. No i chyba bardzo dobrze, bo będzie ciekawie z uwagi na tę trasę, z uwagi na dobre warunki, szybkie zjeżdżanie, trudne podbiegi. Katia Wisnar, mówiłem. Ona jest jako ostatnia w tej grupie nierozstawionej i po niej idą Ingemarsdotter. No jeszcze troszeczkę zawodniczek wystartuje, zanim zobaczymy nasze panie rywalizacji. To będzie z numerem 46 Paulina Maciuszek. Wcześniej startuje Kornelia. Z 34. Tak. Także trochę jeszcze mamy czasu. A to jest Alia Iksanowa, 29-latka Rosjanka, 19 podczas Mistrzostw Świata właśnie na 10 km klasykiem w Oslo, ale rozpoczęła najszybciej z tej grupy, którą w tej chwili oglądamy, też sprinterka francuska Aurore Jean. Widzieliśmy ją w wielu akcjach bardzo ciekawych. Ona była między innymi druga w Soczy w sprincie techniką łyżwową w ubiegłym roku. I ona objęła prowadzenie i to zdecydowanie szybsza od Miedwiediewej na tym pierwszym punkcie po 800 metrach.
2,56,8, ale 800 metrów to jest właściwie odcinek sprinterski czysto. Tak, to jest właściwie jeszcze nic nie wiemy na temat całego dystansu. Ale tutaj widać akurat realizator tak łapie te zawodniczki z boku. Widać ten rewelacyjny styl klasyczny pań. Akurat wszystkie bardzo ładnie biegną na razie, także opanowały ten styl bardzo dobrze. No my nie miałyśmy takiej możliwości, tak jak mówiłam, zaczynałyśmy od tego stylu łyżwowego, dopiero później po dużych, długich treningach my jako młode zawodniczki tam łapałyśmy ten krok, zrozumiałyśmy sens tego biegu i uważam dzisiaj, że jest to jeden z najładniejszych biegów. Łyżwowy już niestety nie jest taki ładny i bardzo dobrze, że został on, bo był taki moment, że był tylko styl łyżwowy, dopiero później organizatorzy wzięli pod uwagę ten drugi i dobrze, że wszedł również do rywalizacji. W sprawie biegów FIS zachowuje się bardzo przytomnie w odróżnieniu od skoków, gdzie tam namieszał sporo, między innymi te dodatkowe punkty i tak dalej, co mąci rywalizację, ale tutaj akurat w sprawie biegów dobrze, bo i tak te konkurencje zostały ładnie sformatowane pod telewizję, to się ładnie ogląda wszystko. Bieg na 10 km klasykiem został jako chyba jedyna, no tak, jedyna konkurencja, która się zaczyna tym interwałowym startem, bo większość z nich już jest ze startu wspólnego, a więc tutaj wszystko zostało zachowane, no i sama technika klasyczna, jak mówisz, bardzo dobrze, bo to jest piękny, taki, naturalny taki pomysł, bieg. Tak, naturalny bieg łączy tradycję wielu set lat narciarstwa ze współczesnością. Numer 22 to jest Hanna Eriksson. Zawodniczka nierozstawiona, 23-letnia, mistrzyni świata juniorek w sprincie łyżwą sprzed 3 lat, a więc dlatego pewnie realizator ją pokazał, ale już Ingemarsdotter jest na trasie. Fesel, smutna, patrzę na ten pierwszy punkt pomiaru, na razie Jean Rohr, na nim najszybsza, Polina Miedwiedwa druga, Iksanowa trzecia, Tichonowa czwarta, a więc 3 Rosjanki, potem Ukrainka Szewczenko jako piąta na tym punkcie się pojawiła, więc no, szybkie początki, zobaczymy, ale Ingemarsdotter pewnie tutaj zmieni troszeczkę sytuację, bo to też jest znakomita sprinterka. Na razie bawimy się tym pierwszym odcinkiem, ponieważ tutaj jest dość gęsto zawodniczek, na tym drugim po 2 kilometrach i 100 metrach. Na razie jeszcze niedługo Polina Miedwiedewa, Iksanowa, Rohr na tym drugim już niestety traci, czyli Miedwiediewa rozpoczęła i trzyma równe, dobre tempo. Chciałam zauważyć, że Norweżka ma problemy ze smarowaniem. Nie jest to jakiś wielki podbieg, gdzie mogłoby takiej kopać, więc coś jest nie tak. 2 kopnięcia, 3, ale jednak to przeszkadza w biegu. Poza tym Benionu dzisiaj są warunki rzeczywiście dla serwismenów komfortowe, można powiedzieć. Ten śnieg, tutaj nie ma żadnych zaburzeń, wszystko... No przynajmniej nie powinno być żadnych zaburzeń. Tak. Temperatura śniegu taka sama. Aino Kaisa Saarinen, mistrzyni świata z Liberca na 10 km klasykiem. Brązowa medalistka po wielu latach, w 2011 w Oslo. Również na 10 km klasykiem, jedna z najładniej biegających, przyznasz Beniu, pewnie tak, stylowo, techniką klasyczną narciarek. I bardzo zmobilizowana do walki, to widać po jej minie, ruchach. No życzymy jej jak najlepiej, to jest świetna zawodniczka, zresztą Finowie bardzo mają dobrze, wszystkie one i te młodsze również. Lahtenmaa i Niskanen też biegają dobrze techniką klasyczną. 26 to jest Donan Mann, Chinka. Zupełnie przypadkowo nam się tutaj zaplątała w kamerę. 15 startów w Pucharze Świata. Po niej Denise Herman, którą pamiętamy z Kusamo bardzo dobrze. Oto ona, 24-latka, 10 na Mistrzostwach Świata w sprincie. A więc poza finałem, w półfinale była, ale... Ale sprinterka. Tak, i w Kusamo bardzo ładnie rozpoczęła ten sezon. Ona jest bardzo wysoka, więc zasięg tych ruchu ramion jest duży. Więc te panie, które są wysokie, mają dużo większe możliwości lepszego biegania stylem klasycznym. Na razie wszystkie zawodniczki po Miedwiediewej na jej... czas się będą orientowały, 7 minut 1 i 80 na tym pierwszym punkcie po 2 kilometrach i 100 metrach. Iksanowa, Rohr, Jean na trzecim,
Tichonowa, więc tu się nic nie zmienia na razie. Mamy znowu kłopoty ze smarowaniem, ale to może być tak, że zawodniczka się pochyliła za mocno do przodu i jest to kopnięcie. Ale tego każdy zawodnik unika, jednak stara się, żeby było jak najmniej takich niespodzianek, bo to jednak strata sekundy dosłownie. Weteranki mieliśmy na ekranie przed chwilą. Katrin Celler, Niemka, 34 lata, teraz już Aino Kaisa Saarinen, też 34-latka. No i rusza, to jest jej żywioł. Zobaczymy, czy w tej dobrej formie dotrwa do igrzysk. Medale Mistrzostw Świata, mówiliśmy złoto w Libercu, brąz w Oslo. I patrz, Beniu, czy tam nie ma znowuż takich poślizgów, czy to tylko były jakieś przypadki. 16 Katia Wisnar, 17 już ją dogoniła Ingemarsdotter. Ingemarsdotter bardzo szybka, no, mówiliśmy sprinterka, 2100 metrów to prawie sprint. Popatrzę, jak było po tym pierwszym i na 800 metrach Aimonie. Ingemarsdotter daleko, była dopiero na 6 pozycji, ale chyba teraz przyspiesza. Miedwiediewa pobiegła bardzo dobrze ten dystans sprinterski. 7-1 i 8. 80 wyprzedza Iksanową, Jean 4-2, Tichonową o 6,3 sekundy. Z numerem 17 właśnie Ida Ingemarsdotter. Wicemistrzyni świata to jest w sprincie z Val di Fiemme. W sprincie klasykiem, przypomnę, więc Ida potrafi biegać i klasykiem, i łyżwą. Widać, nie jest jeszcze w dobrej dyspozycji, bo sam start w Kusamo o tym mówi. No tak naprawdę wszyscy się szykują na igrzyska, żeby tam była najlepsza ta forma, ale to już od początku trzeba biegać mocno. Tak, oczywiście tak, bo trzeba budować tę formę. To jest takie jak wchodzenie po schodach albo jak wchodzenie po drabinie z tą formą na igrzyska. Różnice są indywidualne, wynikają z predyspozycji organizmu, z metod szkoleniowych, ale mniej więcej tydzień przed igrzyskami. Dopiero tydzień będzie już można naprawdę tak sensownie wyrokować, jak potoczą się te igrzyska. Teraz to wszystko to są wstępne gry i zabawy. Oczywiście one mają znaczenie, bo tutaj chodzi również przecież o punkty w Pucharze Świata. Trochę tutaj Polina podbiegł na jodełkę. Ależ poszła mocno. To jest Petra Nowakowa. Ona wyprzedziła zawodniczkę, która biegnie drugie okrążenie. Najprawdopodobniej. Dwie pętle, przypomnijmy, jak już o tym mówisz. Dwie pętle po 5 km kręte. Tu jeszcze nie widzieliśmy tych momentów, tych takich niebezpiecznych zjazdów. Miejmy nadzieję, że tam gdzieś kamery są ustawione. Kolejna Finka, Anne Kilonen, także świetnie potrafi sobie radzić w stylu klasycznym. Czwarta podczas młodzieżowych Mistrzostw Świata właśnie na 10 km klasykiem w 2010 roku. Przed nią już ruszyła na trasę Kornelia Kubińska. Nie widzieliśmy tego startu, tutaj dość wybiórczo realizowano. Nie jest to łatwe do pokazywania, szczerze mówiąc, ten bieg na 10 km. Bo tak, po pierwsze zawodniczki startują co 30 sekund, jedne już są na trasie, mijają ten pierwszy punkt pomiaru. Teraz mamy drugi, kolejny po 5 km, 800 metrach. Ciągle Miedwiediewa, ale tam jeszcze za nią są mocne zawodniczki, które mogą mocno przyspieszyć. Iksanowa widzimy w tej chwili na naszym ekranie. No, podbieg jest taki dosyć porządny tutaj. I jeszcze przepłaszczeni, jeszcze troszeczkę podbiegu, także no, jest wymagająca trasa dzisiaj naprawdę. No co dużo gadać, pod Justynę. Jest trudna trasa. To, że dużo jest zakrętów, to tak naprawdę tego nie widać, bo trasa jest tak szeroka. I możliwości wybrania swojego toru. Po 5 kilometrach, mamy tutaj już dalej, widzieliśmy, ale ja patrzę troszeczkę wcześniej, jak to się układało. Po 5 kilometrach najszybsza była Iksanowa, a więc tu się zmieniło, zamieniła Miedwiediewą i to sporo, bo 3,7, a więc Miedwiediewa mocno rozpoczęła, zdaje się, że traci siły. Potem Hagen, norweska, Szewczenko trzyma się bardzo dobrze na czwartej pozycji, Tichonowa, Auror na siódmej.
No i ten punkt po 5 kilometrach, 800 metrach obserwujemy, będziemy obserwować, ponieważ na tym właśnie punkcie jest kamera. To jest Vibeke Skofterud. Vibeke Skofterud rusza z numerem 45, a to wielki talent norweskich biegów. Östberg, 3 złote medale mistrzostw świata juniorek, 1 złoty młodzieżowych mistrzostw świata, 23 lata. No i widzimy ją już dość od kilku sezonów w czołówce. No panie, Norweżki walczą o wyjazd na igrzyska, także one każdy start muszą pokazać i pokazać się z jak najlepszej strony. Oczywiście mają jeszcze swoje eliminacje później w kraju, ale na pewno jak która z nich wystartuje, to też będzie się liczyło pewnie do eliminacji igrzysk. Więc na pewno wszystkie się starają tutaj jak najlepiej pobiec. 23 osoby liczy kadra biegaczy norweskich. Tam są, mówiliśmy o tym, wielkie pieniądze w to zaangażowane w samo narciarstwo. Narodowy, znaczy Norweski Związek Narciarski przeznacza na same tylko biegi, na te 23 osoby 60 milionów koron, czyli 30 milionów złotych. Czyli jest to 30 milionów złotych, to taki pułap finansowy osiągają tylko dwa związki sportowe w Polsce. Polski Związek Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Siatkowej. Reszta jest zdecydowanie niżej, a to nie jest przecież związek. To są pieniądze przeznaczone przez Norwegów wyłącznie na biegi. Teresy Johaug się posila troszeczkę. Z numerem 42 rusza na trasę Céline Brunli. Też widzieliśmy ją w finale w Kusamo sprinterskim. Tam było pewne zderzenie z Justyną Kowalczyk. Walka. Walka, tak. I w efekcie przybiegła Céline na szóstej pozycji. Tak więc wracając do tych możliwości finansowych, no oczywiście one są nieporównywalne z naszymi biegami na przykład. Kaino Kajsa Saarinen. Mamy ją jako prowadzącą, czyli tak. Dobrze, bardzo dobrze rozpoczęła. Polina Miedwiediewa to jest na drugim okrążeniu i to jest właśnie ta trudność w pokazywaniu tego oczywiście. Miedwiediewa już jest na drugim okrążeniu, Saarinen wystartowała później, ale nie dopadła jej od razu, tylko Rosjanka już jest znacznie bliżej mety. Natomiast, co ciekawe, Norwegowie nie płacą ani złotówki, ani grosza, krótko mówiąc, ani korony za medale olimpijskie. Po prostu ustalili, że zarabiają biegacze dostatecznie dużo, mają duże pieniądze ci najlepsi na kontraktach reklamowych i na igrzyskach olimpijskich trzeba biegać dla kraju, dla idei, dla sławy, dla siebie, a nie za pieniądze. No to się jakby bardzo dobrze komponuje z ideą olimpijską, szczerze mówiąc. A więc Saarinen najszybsza na tym pierwszym punkcie po 2 km/100 m. To jest kolejna Finka. To Niskanen. Tak, teraz Niskanen wyprzedziła o 0,7 sekundy. No więc walka, że tak powiem, wewnątrz fińska. Niskanen 0,6. Tutaj mam na komputerze po tych 2 km/100 m. Niskanen, Saarinen. Świetne dwie klasyczki. Dopiero potem jest Aimonie, francuska, no i dalej Miedwiediewa, Iksanowa, Fesel, Herman, Jean. Numer 46. I bardzo ładnie realizator nam pokazał naszą zawodniczkę. Linka, tak. Maciuszek. Geny sportowe biegaczy. Tak, oczywiście jest to córka dwóch wybitnych sportowców naszych polskich. Czyli? Czyli Józefa Łuszczka i Michaliny Maciuszek. No i zobaczymy, jak pobiegnie sztafeta. Jutro dziewczyny się sprawdzą bez Justyny, ale to będzie dla nich ważny dzień, dobre miejsce na takie przetestowanie tego, co po roku zrobił Iwan Chudacz. To jest pracujący Kicken Randall. Witamy, życzymy powodzenia. Iwan Chudacz mówi, że no, wygląda to nieźle. Zobaczmy. No, Paulinka już zyskała punkty w Kusamo na 5 km w stylu klasycznym, więc widzimy, że ten styl jej leży i daje sobie doskonale z nim radę. Już punkty o czymś świadczą o zawodniku. Do 30 wchodzący zawodnik przy startujących, pamiętamy, tam było 104 bodajże zawodników. To jest bardzo dobry wynik.
Przed chwilą widzieliśmy, iż Ishide wykonała kilka tych japońskich ukłonów, bardzo uprzejmie. Ishida świetnie też biega klasykiem, chociaż jej największy sukces to troszeczkę dłuższe biegi na 30 km. Ale tu klasyk się bardzo przydaje. Mamy Kornelię, troszeczkę realizm pokazał, natomiast czasu nie pokażę, bo jest lepsza zawodniczka Kilonen, biegnąca z tyłu. Kornelia Kubińska była, czas miała o 26,5 sekundy gorszy od prowadzącej Niskanen. Na tym pierwszym punkcie po 2 km i 100 m. No to jest troszeczkę słaby start. Ale zawodnik różnie sobie rozkłada te siły, nieraz startując trochę wolniej, albo utrzymując w tym samym tempie dystans, albo przyspieszając i coraz szybciej, o ile oczywiście wystarczy sił na to przyspieszanie dystansu. 26,5 i to jej dawało po tym pierwszym punkcie pomiaru 21 pozycję. Paulino Maciuszek, wyniku jeszcze nie mamy. Będziemy obserwować to pilnie. Numer 51 to właśnie kolejna Finka, Krista Lahtenmaki, najmłodsza z tej grupy, ale już bardzo widoczna od dwóch przynajmniej sezonów. Piąta na Mistrzostwach Świata, piąta, więc niedaleko podium. 10 na 10 km klasykiem w Oslo. Mistrzyni Świata Młodzieżowa na tym dystansie, a to Fessel. I ten trudny podbieg. Ale właściwie realizator pokazał nam tylko jeden taki podbieg. Tak, jakoś tutaj strasznie te kamery są mało ciekawie ustawione, bo tam są i zjazdy ostre. O, tam widzimy na przykład ten zjazd, który chętnie byśmy poglądali, jak to tak, wygląda. Tutaj niestety nie pokazujono. Może ta ostatnia czerwona grupa, jak już pójdzie to ostatnie okrążenie, to realizator troszeczkę więcej zdradzi szczegółów tej trasy. Na Igrzyskach Olimpijskich trasa na zjeździe wyglądała w ten sposób, że na górze rozstaw był normalny, a na samym dole już ten rozstaw był co najmniej 5 do 10 cm szerszy, ponieważ ze względu na szybkość, jaką się osiągało, rozstaw był coraz szerszy, no było to coś niesamowitego dla zawodnika, że mógł w ogóle osiągnąć taką szybkość. I każdy tam się podniecał tym zjazdem, zjeżdżaliśmy go nawet tylko ten zjazd, żeby sobie tak umilić tą trasę, no była naprawdę rewelacyjnie przygotowana. I chyba nie biegałam już później na lepszej trasie, nigdzie nie było takich warunków i tak dobrze przygotowanej trasy. No ale żeby się cieszyć zjazdami, trzeba dobrze jeździć na nartach, krótko mówiąc. No tak, ale tutaj nam troszeczkę pomogli i nawet ci słabi i dawali sobie doskonale radę, bo nie było tych zakrętów takich miękkich, jak to nieraz widzimy. Było to naprawdę wszystko wyprofilowane i nawet słabo jeżdżący zawodnik dawał sobie doskonale radę. Po 7 kilometrach nadal sytuacja jest taka, że prowadzi Iksanowa przed Miedwiedową, a więc dwie Rosjanki nadają, że tak powiem, temu biegowi format. Potem jest Norweżka młoda, Marty Ekhagen, Valentina Szewczenko cały czas wysoko na czwartej pozycji, Tichonowa, Oror, Czebaszek. No, ale my czekamy na tę grupę. No i już się zaczyna, wystartowała Krystyna Majstejra. Majstejra, tak. Drugie miejsca, dwa srebrne medale na 30 km w biegu łączonym, natomiast czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich właśnie na 10 km klasykiem, ale w Pradze lato czwarte na Mistrzostwach 10 km łyżwą w 2007. Sapora Steira potrafi obie techniki bardzo dobrze łączyć. Z numerem czwartym to jest oczywiście zawodniczka, która wystartowała wcześniej, Iksanowa, prowadząca po 7 kilometrach, no ale tam jeszcze nie dobiegły Finki, Saarinen. Iksanowa tutaj zmierza do mety, także dlatego realizator ją tutaj pokazuje. No niestety nie pokażę nam tych super zjazdów. Mam nadzieję, że przy tej ostatniej czerwonej grupie taki już tam konkretnie przy... Podejrzewam niestety, że nie, wiesz, dlatego że gdyby tak, to by pokazał... Kamer tam chyba nie ma po prostu. Nie obstawili tych ciekawych miejsc z kamerami.
Zjazdy są ciekawe, oczywiście dla widza najbardziej, nie dla wszystkich zawodników. One są dobre, bo przy 80 km na godzinę na takich nartkach cieniutkich, no to naprawdę groza. Jeszcze do stolu burzłowego są wyższe buty i bardziej trzymające kostkę, natomiast już ten do klasycznego niestety są one dużo niższe i nie przytrzymują kostkę. Nie ma tych takich usztywnień na kostki. Kolejny wielki talent, Norweżek, 22-latka Heidi Wenk. Brązowa medalistka Mistrzostw Świata w Val di Fiemme w biegu łączonym, a więc świetnie potrafi obie techniki łączyć. No i mamy Skopterud. Przegrywa 12 sekund, także słaby bieg, można tak powiedzieć, bo to jest dopiero początek z takim słabym startem. To nam dużo mówi. I szykuje się Justyna do startu. I mamy Paulinę. Jak sobie radzi? Jak sobie radzi? No niestety realizator nie pokaże również, ponieważ z tyłu jest Iwanowa, dużo mocniejsza, więc Iwanową pokaże. No, na razie mamy Paulinkę na naszym. A możesz zerknąć tam do magicznego komputera, jak magiczny wyszło? Komputer zaraz nie jest takie proste. Nie mamy niestety Iwanowa traci systemu. Dosyć dużo, także Sarinen i Niskanen pobiegły bardzo dobrze ten odcinek. Te zawodniczki. I mamy Justynę, która wyszła ze startu. Tak. No i proszę Państwa, zaczyna się Justyna z numerem 61 jeszcze, po niej 9 zawodniczek i z numerem 71 ostatnia prowadząca w Pucharze Świata Marit Bjergena to Aino Kajsa Sarinen. Wygrywa na razie ten bieg, naprawdę bardzo dobrze biegnie. Troszkę zamieszania będziemy mieli za chwilę, ponieważ tu się będzie wszystko zmieniało. Właśnie te wysokie numery, te najmocniejsze zawodniczki będą pokazywane na tych pierwszych punktach startowych. Tutaj mamy już piąty, właśnie szósty prawie kilometr. Niskanen, Sarinen prowadzi na nim. Przedtem Niskanen ją zmieniła na tych poprzednim pomiarze. Zobaczymy, jak będzie teraz. I mamy falę. Sprinterkę klasyczną. Tak, ale nie traci tak dużo jak Skopterud. Fala brązowa, medalistka w sprincie z klasykiem zresztą, z Val di Fiemme. I Niskanen prowadzi za Sarinen. Czyli Finki bardzo dobrze dzisiaj. Finki. To było 5,8, tak? Tak. To są te słabsze zawodniczki, które startują pomiędzy zawodnikami z tej czerwonej grupy. Z numerem 64 już ruszyła na trasę Włoszka De Bertolis, po niej Czekaliewa. To jest też ciekawa. Ona weszła mocno do gry w tym roku, ale w poprzednim sezonie. Brązowy medal na 10 km łyżwą w Val di Fiemme Czekaliewa zdobyła. To jej największy sukces do tej pory. 51 to oczywiście Lachtenmaki. Tak jak mówiłaś, po tym piątym kilometrze i na 800 metrze Niskanen przed Sarinen o 9,3. Potem Fesel, Iksanowa, Miedwiediewa i kolejny zawodniczki Herman dość wysoko na szóstej pozycji. Smutna też razem z nią. Marte Christoffersen. Numer 66, 24-latka. Srebrna medalistka Mistrzostw Świata. Ale na krótszym dystansie Mistrzostw Świata juniorek na 5 km łyżwą. Justyna Kowalczyk w swojej karierze dwa ważne medale, chociaż wszyscy mówią i cały czas powtarzamy to, że 10 km klasykiem to jest jej koronny dystans, ale nie miała złota na tym dystansie, na żadnej z dużych imprez. Była srebrną medalistką Mistrzostw Świata w Oslo. Pamiętamy, 4 sekundy, te 4 sekundy. Troszeczkę się zrewanżowało teraz w Kusamo. Charlotte Kala rusza. Rewelacja z Kusamo. W Kusamo się Justyna zrewanżowała Marit Bjergen, bo tam wygrała z nią o 3 sekundy. Co prawda na krótszym dystansie, no ale to też się liczy 5 km. I drugi medal, jaki ma Justyna na 10 km klasykiem, to jest brązowy medal z Liberca. Tam była mistrzynią, przypomnę, świata i na 30 km łyżwą, bo to trzeba przypomnieć, i w biegu łączonym.
No ten 10 km to jest taki trudny dystans, bo nie jest to już sprint, a jednak trzeba biec go bardzo szybko, więc nie wszystkie zawodniczki wytrzymują ten dystans. Wiemy, że Justyna radzi sobie świetnie i zresztą to mówi o tym, że również łyżwą potrafi wygrać ten dystans. No, zobaczymy dzisiaj, jak to będzie wyglądało. Zaraz zresztą będzie na pomiarze. Na razie wygląda nieźle. 800 metrach. Justyna Kowalczyk prowadzi 2,45. Na tym punkcie pomiaru Aimonie była gorsza o 9,1. Saarinen była gorsza o 10,3. Falaj Węg były gorsze o 10,4, 10,6, a więc Justyna rozpoczęła piekielnie mocno, podobnie jak widzimy w tej chwili Teresę Jochał. Jak torpeda wystartowała, z 70 Finka Mononen i po niej Marit Bjergen. Marit Bjergen komplet medali ma na tym dystansie 10 km klasykiem, ale tylko jeden złoty. Tylko jeden złoty, właśnie ten wyrwany Justynie, te 4 sekundy z Oslo. A tak, brązowy medal olimpijski z Vancouver na 10 km łyżwą, srebrny medal na 10 km klasykiem z Prague Lato, srebrny medal na 10 łyżwą z tego roku z Val di Fiemme i brązowy bardzo wczesny z 2005 z Oberstdorf, kiedy zaczęła karierę. Oto ona, liderka Pucharu Świata. No te 200 punktów ją tam strasznie podbudowało w tej klasyfikacji, bo za zwycięstwo po 50 punktów było w Kusamo Wruka Triple. Mamy Kicken Randall, sprinterkę też powinna rozpocząć dobrze. Po 50 punktów za poszczególne zwycięstwa w Kusamo, a za zwycięstwo całości 200 punktów. No i to wywindowało Norweszkę na pierwsze miejsce. 309 punktów, Kowalczyk na czwartej pozycji w klasyfikacji Pucharu Świata. 214, a więc niecałe 100 punktów wyprzedza Bjergen Justynę. Bywało gorzej, bywało też, że traciła na początku Justyna 200 punktów i potrafiła to odrabiać. Potrafiła to odrabiać na Tour de Ski, które również w tym roku się będą odbywały, troszeczkę będą krótsze ze względu na igrzyska olimpijskie, ale też już czekamy z zaciśniętymi kciukami i czekamy na rezultaty Justyny. Węg bardzo mocno rozpoczęła i widzimy tutaj też jest dobrze. Była pierwsza na po 2 kilometrach, 100 metrach, ale teraz zobaczymy, jak Justyna Kowalczyk, ona dobiega do tego punktu pomiaru. Po 800 metrach prowadziła zdecydowanie. O, tam troszeczkę jakby kopnęła na to. No bo tam jest takie miejsce. Ja widziałam, że tam tak naprawdę wszyscy mają problem. Justyna ma tu dużo większy zapas niż Węg. Bardzo oj, duży tak, zapas. Oj, 22 sekundy. 22 sekundy wbiła młodej Norweszce. Spokojnie, równo. Ciekaw jestem, czy ona czuje, ale chyba nic nie odczuwa, bo mówiliśmy o tych upadkach. Wiele zawodniczek leżało na treningu. Justyna też pobijała się tam dość mocno. Ale miejmy nadzieję, że to nie będzie miało żadnego bardzo wpływu. Świetnym, długim krokiem. Bardzo ładne. Pięknie, nie? Pchnięcia, tak. Mocne. I spokojnie. Spokojnie na twarzy. Justyna jest dzisiaj naprawdę spokojna. O swoje możliwości. Tak, to jest mistrzyni tego stylu. Troszeczkę jest w gorszej sytuacji, ponieważ zawodniczka biegnąca z tyłu ma więcej informacji na temat tego, co się dzieje na trasie. Natomiast podejrzewam, że jej również będą mówili wszystko i w każdym miejscu. Tak jest, na pewno, bo już za chwilę, no czy już ruszyła Bjergen, będzie się orientowała Justyna, jak to wygląda, więc po 2 kilometrach, 100 metrach Justyna Kowalczyk na pierwszym miejscu, 6,27 i 2. Bjergen jeszcze tam nie ma. Mamy w tej chwili Jakobsen, która już przygrywa 9 sekund. Jeszcze troszeczkę jest do tego, do tej strefy pomiaru. Czekamy na Teresę Jochałk, bo to jest też torpeda, która potrafi biegać na tym dystansie. Jest mistrzynią świata z Val di Fiemme z tego roku. Leży łyżwą na 10 km. I na drugim torze mamy Cornelię Kubińską. Też możemy podejrzeć jej styl. Troszeczkę tam wydawało mi się, że troszeczkę za bardzo wychodzi tak na palce, czyli tak się buja. Powinna jednak bardziej iść do przodu stopą. Patrzę w komputer, ponieważ ten początek jest bardzo interesujący, jak zaczynają te wielkie zawodniczki, a więc po 800 metrach, już wszystkie mamy na tej liście, po 800 metrach najszybsza Justyna Kowalczyk.
2,45,5 Jochauk, o 2,1 gorsza od Polki Biergen, o 3,6 gorsza od Polki Charlotte Kala, o 4,1 sekundy gorsza od Justyny Kowalczyk, ale to jest dopiero po 800 metrach. Rozkręca się ta rywalizacja. Ale to dużo mówi o Justynie. Widzieliśmy sam start Terezy albo sam start Marit. Były to bardzo, bardzo szybkie starty. A jednak Justyna nie pokazała takiego szybkiego startu. Wykorzystała to gdzieś indziej na trasie. Pewnie na którymś z podbiegu, którego tutaj nie widzimy. O, są już dziewczyny. Tak, już są. Numer 67. Jest Terezę, jest Kala. Jeszcze tutaj nie widzimy Biergen. Kusamo dostarczyło nam ten początek Pucharu Świata jednej ważnej informacji, mianowicie tej, że Justyna jest bardzo mocna. Tak mocna chyba, jak jeszcze nigdy nie była. To pokazała w tych dwóch biegach techniką klasyczną. Zwłaszcza zrobił na mnie wrażenie, myślę, że na tobie też, Beniu, ten bieg na 5 km klasykiem w trudnych warunkach, gdzie wycisnęła to zwycięstwo, walcząc jak sprinterka o 3 sekundy. I mamy Kalę przegrywającą 6 sekund. Ja przepraszam, pomyliliśmy teraz, to była Christoffersen, którą Kala wyprzedziła o 30 sekund. To już jest na naprawdę dużo. Czyli Kala również jest dzisiaj w dobrej dyspozycji. 6,1 przegrywa. Heidi Wieng 21 sekund. Już przegrywa po 2 km i 100 metrach z Justyną Kowalczyk. No, Czekaliewa 22 sekundy. Teraz czekamy na te dwie Norweżki, czyli na Jochauk i na Marit Biergen. Przypomnę, po 800 metrach Justyna prowadziła ze wszystkimi. Najmniej traciła do niej Teresę Jochauk. Zobaczymy, jak będzie kilkaset metrów dalej, czyli po 2 km i 100 metrach. Tutaj zmierza Aino Kaisa Saarinen z dosyć dużą przewagą, ale z tego, co wiemy, Justyna wygrywa z nią bardzo dużo, także... Tak, Justyna wygra od samego początku, ale Saarinen wygra z Fessel. Niewątpliwie i ona tak sobie usiądzie teraz na tym królewskim miejscu, będzie tam trochę marznąć, no ale to przyjemny moment, troszkę można pomarznąć, pokazać się w telewizji. Mamy Teresę. 2100 metrów. Jaki czas. Po 800 metrach. No niestety realizator traciła, przepraszam, 2,1. Ale to my będziemy mieli, bo baczyła 1,1, teraz traci 11,2, a więc nie odrabia Teresę Jochauk do Justyny Kowalczyk, a traci. Czekamy na Marit Biergen. Marit Biergen po 800 metrach traciła do Polki 3,6. Zobaczymy, jak ona, no, znamy ją z tego, że potrafi walczyć do samego końca. Ale Justyna naprawdę wyglądała imponująco w tych ujęciach, które widzieliśmy. Długi, mocny, spokojny krok, spokojny równy krok. I mamy oddech. Mamy Marit. Przegrywa już 8 sekund, to jest dużo naprawdę na takim dystansie, 11, no i 12. I łapie powietrze jak ryba wyjęta z wody, a więc zupełnie inna. To można porównać, pamiętają państwo, Justyna prawie właśnie nie otwierała ust, spokojnie. Marit już jest tutaj jakby troszeczkę niedotleniona. Kowalczyk po 2 km i 100 metrach, 6,27,2. Kala na drugim miejscu, 6. O, mamy tutaj tę sytuację. Biergen na czwartej pozycji, a więc Norweżki tracą ponad 10 sekund. Kala się trzyma. To jest Charlotte Kala, przypomnę, to jest mistrzyni olimpijska na tym dystansie, ale łyżwą, łyżwą, bo to jest ogromnie ważne. Natomiast na Mistrzostwach Świata jest Justyna, popatrzmy, o, przed chwilą widzieliśmy Biergen, jak oddychała, a właściwie lekko się dusiła, a tutaj Justyna bardzo spokojnie, jakby sobie na spacer wybiegła, a to jest piekielnie mocne tempo. Wracając do Kali, potem na Mistrzostwach Świata i w 13 i w 11 zajmowała miejsca poza podium na 10 km. Tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, bo każdy zawodnik ma swoją metodę oddychania. Justyna po prostu taką ma, ale dla nas widzów to już jest jakby taka wskazówka i sami sobie tutaj dodajemy naprawdę, ale zresztą naprawdę dzisiaj Justyna wygląda dobrze i ten jej mocny, bardzo długi krok mówi bardzo dużo. To przed chwilą mieliśmy iść ideę, ale czytanie z twarzy to jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo widzieliśmy to już wielokrotnie. Na twarzy odbija się to, jak zawodnik, jak reaguje jego organizm.
ogóle rzadko widziałem, szczerze mówiąc, Biergen, która by w ten sposób oddychała. Ale na ostatnim biegu bardzo podobnie było. Ale końcówka, tak. Przy końcówce to rzeczywiście. Natomiast tu jest początek. Kilonen, Saarinen, Niskanen jednak cały czas była przed swoją koleżanką i teraz Kilonen również wskoczyła przed Saarinen, a więc dwie młodsze Finki przed tą wypierają już tą swoją starszą zawodniczkę. Niemniej na razie w tym momencie podium fińskie. 1, 2, 3, same Finki. No, ale bardzo to się ładnie biegają, jeżeli chodzi o ten styl i tak naprawdę można powiedzieć, że są wychowywane. Cała Skandynawia zresztą od dziecka, od przedszkola chodzi tym stylem klasycznym, dopiero tam gdzieś po drodze się wkupia ten drugi styl. To przedszkola chodzą stylem klasycznym. Tak, to przedszkola stylem klasycznym. I mamy tutaj Randall. Ona też dobrze sobie zaczęła radzić z tym stylem. Popracowała troszeczkę w tym roku. Zresztą w zeszłym roku już widzieliśmy dużą różnicę. Tak, postępy i co roku jest coraz lepiej. Więc jest to zawodniczka rozwojowa, która potrafi walczyć, pracować nad sobą. Przypominam Państwu raz jeszcze, po 2 km i 100 m mamy już wszystkie zawodniczki najlepsze na trasie. Prowadzi Justyna Kowalczyk, 6 minut 27 i 2. Charlotte Kalla na drugim miejscu była, 6 i 1. Jochauk Biergen na trzecim i czwartym. Jochauk traciła 11,2, Biergen 12 sekund do Polki. Za chwilę będziemy mieli kolejny punkt, to jest właśnie po 5 km i 800 metrach. A ja patrzę na punkt po 5 km. Tam oczywiście Justyna Kowalczyk jest już na tym punkcie, minęła go 2,11,6 i teraz dobiega do tego po 5 km 800 metrach. Justyna nawet za bardzo nie musiała tutaj nie musiała biec tą choinką, czyli bardzo ma dobrze posmarowane narty. Tam goni ją mocno Kalla. Kalla odzyskała troszeczkę sekund, ma 2,3 po 5 km straty do Polki. Będę teraz patrzył na ten 5 km, jak Norweżki. Tutaj walka twardo, Estberg sprint, potrafi biegać sprinty, miała medale w sprintach jako juniorka. No i wygrywa samym pchaniem z Kwale. To jest taka młoda Finka. To ta, która prowadzi w tej fazie biegu Kerttu Niskanen. Tutaj jest jakiś inny moment trasy, którego jeszcze do tej pory nie widzieliśmy. To chyba co, gdzie zmierzają zawodniczki już do mety. Jedno z Amerykanów, Bjornsen, też sprinterka. Tutaj pokazuje nam ładne pejzaże. No, piękne są krajobrazy norweskie, wiemy o tym, tylko że chcielibyśmy niestety troszeczkę na tak, nie pokazali nam tych zjazdów, gdzie tam były te duże szybkości. Proszę Państwa, po 5 kilometrach sytuacja jest taka. Kowalczyk prowadzi przed Kalą, która traci do Polki 2,3 sekundy. Jocha traci do Polki 14 sekund. I zobaczymy, jak Biergen. Ja ciągle patrzę, rzuciłem tutaj na 5 kilometr. 5,8 to jest to, co widzimy na ekranie. Tutaj jest kamera i za chwilę będą się tutaj pojawiały zawodniczkę, najpierw Szwedka, potem dwie Norweżki. Widzieliśmy Biergen po 2 km i 100 m traciła 12 sekund. Bjornsen tak samo jak w Kusamo tutaj również dobrze pobiegła. Biergen się zmobilizowała, wyprzedziła minimalnie. Traciła 12, teraz traci 11,2. Jochauk traci 11, teraz traci 14, a więc Biergen przed Jochauk, ale obie za Polką i to dość daleko, chociaż Biergen oczywiście będzie do samego końca walczyła. Czyli to, co zyskała Justyna na samym początku, tak naprawdę trzyma się teraz takie różnice czasowe. No Kalla troszeczkę przyspieszyła teraz. No Kalla jest bardzo mocna. Dla mnie jej styl klasyczny zawsze też miał jakieś wymagania. Natomiast teraz no i stylem klasycznym i łyżwowym daje sobie naprawdę rewelacyjnie radę. O, jest Kalla. Może ta wycieczka do Norwegii, trening z Biergen i Jochauk, bo tak to było. No to troszeczkę na pewno.
2 i 3 było na 5 kilometrze. No teraz tutaj już traci przegrywa więcej. 4. Tak, 4 i 6. A więc zdecydowane prowadzenie Justyny Kowalczyk po 5 kilometrach, 800 metrach, a więc już niedużo, już mniej niż więcej zostało do mety. Polka prowadzi, Kala troszeczkę słabnie, dwie Norweżki w bezpiecznej odległości, Bjergen 11,2 traciła i 14 Johaug. Zobaczymy, jak będzie po 5 kilometrze. Iska, w których mamy do mety, nie jest to dużo, jednak 29 sekund, taka klasa zawodniczki przegrywa z Bjørsen, z Amerykanką. To jest niespodzianka, prawda? Tak jest. 35 sekund. Ale mówiliśmy o tym, do tego trzeba wracać, ponieważ to jest ciągle początek sezonu, różnie zawodniczki budują, zawodnicy formę w różnym czasie. Następują te kolejne skoki, podwyższenia lekkie. Jocha 5 i 8. Oleż, przygarbiona. Mocno przygarbiona. Tak. Taka pozycja nie jest wygodna, by nie powiedzieć od razu, bo trzeba. Ale bardzo dobrze jakby również zobacz, jak jej trzymało elegancko. Tak. Ale już zobacz, zobacz się. Jeszcze ma daleko, a już traci 16 sekund, a więc jak mówią kolarze, strzeliła. Po prostu strzeliła, czyli 22 sekundy. 22 sekundy na 22 sekundy na odcinku 800 metrów. Nie, to coś mi to nie pasuje, ten twój pomiar. Znaczy nie, 22 ale sekundy i 6, czyli mniej straciła na, oczywiście troszkę na 800 metrach mniej, bo miała 11, tak, 14, to jest 22, to jest, no, to jest 10 sekund. Tak, to jest sporo na tak krótkim odcinku. Marit. Też będzie sporo, bo mamy do pokonania jeszcze cały ten podbieg i zakręt. Też o, tutaj troszeczkę pomaga sobie jodełką. Już proszę, traci 6, 7, 8, 10 sekund. No ale jest, trzyma tą. Tak mi się wydaje, bynajmniej nie straciła tak wiele jak Terezę. Straciła więcej. Ale straciła też dużo. Straciła 8 sekund. Więcej, 18,5, tak. A więc wszystkie na odcinku 800 metrów, czyli tam na tych podbiegach trudnych. Mówiliśmy o tym, trudne podbiegi, po prostu. No, miazga tutaj. Coraz bliżej do mety, po 5 kilometrach, 800 metrach. Mają państwo sytuację. Polka prowadzi 4,6 przed Kalą, 18,5 przed Bjergen, 22,6 przed Teresę Johaug. A wszystko są to specjalistki odbiegania tego dystansu. Proszę popatrzeć, jak biega Polka. Fantastycznie, miękko. Spokojnie, mocno. Spokojnie bym nie powiedziała, ale bardzo, no, mocne, bardzo mocne ruchy. Bardzo ładnie. Żadnej nerwówki, bo powiedz może, Beniu, bo i takie wygięcie, jak ona zostawia środek ciężkości za sobą, Johaug, to nie ułatwia, to trochę jakby plecak. No to już jest sobie plecak, a poza tym różnica tej ciężkości, przeniesienie środka ciężkości. Tak, przeniesienie środka ciężkości również powoduje to, że przestają narty trzymać, więc tutaj trzeba naprawdę mieć to wyczucie do tego stylu. No i Justyna rewelacyjnie to czuje. To jeszcze powiedz, pięknie, skąd się biega, to bierze takie bieganie, jak Johaug w tej chwili? Ze zmęczenia po prostu. No to jest zmęczenie, tak. Poza tym taki garbik to też na pewno mówi samo o tym, jak jest zmęczona, jak ona bardzo tutaj musi walczyć sama z sobą. No ciekawe, Sadie Bjørnsen, 24-letnia Amerykanka, żadnych sukcesów wielkich do tej pory, na razie ona najszybsza na finiszu. Była najlepsze jej miejsce, Bjørnsen, to 29 podczas Mistrzostw Świata w Oslo, gdzie biegały klasykiem, czyli daleko. Zdecydowana poprawa. No w tym sezonie naprawdę. I w Kusamo pokazała, że potrafi walczyć, i tutaj też. Będzie wysoko, będzie gdzieś w dziesiątce. Ciekawe, że przykład tych liderek działa na te zespoły, bo to Randall, zdecydowanie amerykańskie biegi podskoczyły. Po Majdicz mamy całą grupę oczywiście biegaczek słoweńskich. Nie tak wiele jak w Norwegii, Finlandii, no ale jest. No Norwegia, Finlandia to są jakby Finlandia, przepraszam, to są przykłady już takie spektakularne. Tam jest zawsze duża grupa zawodniczek. W Polsce jeszcze troszeczkę słabo się to przekłada, no jednak za małe są nakłady, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Steira
Czy ona? Ile ma tam jeszcze? Już niedużo, ale to może nie wystarczyć. Nie wystarczy. Proszę. Amerykanka wygrywa z Norweżkami, ze Steirą. Ze Skofterud. Tak. Gdzie te zawodniczki naprawdę dobrze biegają tym stylem klasycznym i pokazały już... Jest! Justyna! Justyna dobiega za chwilę do mety. Przypomnijmy, po ostatnim pomiarze, po 5 kilometrach, 800 metrach prowadziła, wyprzedzała Charlotte Kalle o 4,6 sekundy, ale jeszcze tutaj przyspiesza. No teraz dopiero zaczęła biec niespokojnie, tylko z pełną taką determinacją. Wyprzedzała Biergen o 18,5, Jochał go 22,6. Zobaczymy, czym to się skończy, ale skończy się pięknie. Wyprzedziła Heidi Wenk o minutę i jeszcze jej teraz dokłada, także no Justyna niesamowicie dzisiaj pobiegła. Niesamowicie. Niesamowicie, no potwierdza się to, co widzieliśmy w Kusamo. Jest mocna, jest naprawdę mocna. Teraz tylko byleby nie bolały jej te piszczele, to przełożyć tę moc, którą ma również na bieg łyżwą. I byłoby rewelacyjnie. No i będzie rewelacyjnie. No tak jak było rewelacyjnie, pamiętamy w Libercu, od tego się zaczęło, od złotych medali. Właśnie w biegu łyżwą. I ostatnie proste Justyny. Justyna Kowalczyk. No zdecydowanie. Przed wszystkimi proszę zobaczyć. Bjørnsen posiedziała sobie na miejscu królowej, ale będzie musiała je oddać Polce. Przeskakuje jeszcze na drugi tor Justyna. Dobrze tam ją podciąga zawodniczka przed nią. Justyna Kowalczyk zdecydowanie wychodzi na pierwsze miejsce. Minuta 18,3 przed liderką, która w tej chwili nią jest, a za chwilę za nią będą przybiegały do mety te najważniejsze. Charlotte Kalla, Marit Bjørgen, Therese Jochał. Zobaczymy, czy jest jeszcze z większymi stratami. Justyna mocno, no dużo z siebie dała, ale warto było. Warto było, bo to jest takie wzmocnienie psychiczne i informacja po raz kolejny dla konkurentek, że jest naprawdę w tym sezonie fantastycznie przygotowana. Polscy kibice też się cieszą jak my. Jest ich trochę tutaj, widzieliśmy. Brawo Justyna, brawo. Bjørnsen, no niestety, trzeba będzie ustąpić to miejsce. Jeszcze trzyma. Jeszcze trzyma, troszeczkę ugrzeje już Justynia, zanim się ta założy kurtkę. Zobaczymy Kalę, która będzie już za chwilę. Tak, Charlotte Kalla, przypomnę, 4,6 sekundy traciła do Justyny po 5 kilometrach, 800 metrach. Z Jakobsen. Jakobsen, po niej Kristoffersen. No i oczywiście Kalla, Jochał, Bjørgen. Te trzy zawodniczki, ponieważ dalej to już Czekaliewa była najlepsza po 5800 z tej grupy od piątego miejsca i traciła do Justyny 41,5 sekundy. Jakobsen. No proszę zobaczyć, tu jest jeszcze daleko do stadionu. A już Kalla widzę na zakręcie, także Kalla już jest niedaleko. No to jest ważne, jak ona utrzymała ten dystans, tak naprawdę niewiele traci, a z tyłu biegnąc za Justyną wie, ile to jest, czy ona jest jeszcze w stanie troszeczkę podciągnąć. Zobaczymy. Tutaj już jest ten zjazd, tu też taki niby łatwy, niby wygodny. Jest bardzo szeroko i nie jest miękko, także tutaj nie ma większych problemów. Zobaczymy, bo tutaj po 6 kilometrach, czyli dalej troszeczkę po tym punkcie pomiarowym, Kalla znowu straciła jeszcze więcej, bo 6,4 do Justyny. Zobaczymy, czy tu się na tym odcinku... Czy tak się skończy? Tak, na 4 kilometrach, czy się zebrała mocniej. Jakobsen już na mecie, siódma pozycja, minuta 28,1 za Justyną Kowalczyk. Jest Charlotte Kalla. Patrzmy, bo... Tylko ona jest najbliżej, chyba że tam by się stał jakiś cud, ale nie wygląda to, nie wyglądały ani jedna, ani druga, ani Bjørgen, ani Jochał na raczej będzie to, dobrze. Że mają swój dzień. No, będzie dobrze, będzie bardzo dobrze, bo Charlotte Kalla będzie poza, znaczy za Polką, chyba na drugim miejscu, ale zobaczymy, o ile przegra z Justyną Kowalczyk.
7, a więc straciła również na tych ostatnich 4 kilometrach dodatkowe sekundy, 12,4 w sumie, chociaż no brawa dla Charlotte Kali za dzielność od samego początku, ale to nie jest to, co pokazała dzisiaj Justyna Kowalczyk. Teraz ma chwilę oddechu i na pewno myśli, no dobrze było dzisiaj i teraz one o tym wiedzą. I już mamy Terezę. Terezy na ostatnim podbiegu, ale już traci, nie, jeszcze nie traci, ale już ma za mały czas, za mały zapas czasu. Tak, widoki na stratę, powiedzmy, bardzo, bardzo obiecujące. To jest jeszcze kawałek drogi. Teresy Jochał, która i wielokrotnie no, była mistrzynią świata, przypomnę, na tym dystansie właśnie, na 10 km i to w tym roku, tylko tam biegano łyżwą, w Val di Fiemme. Była też mistrzynią świata juniorek, bo od tego zaczęła, od tego tytułu na dystansie 10 km łyżwą, a dzisiaj tutaj już 15, 16, więcej sekund będzie traciła do Justyny Kowalczyk. Czy będzie przed Biergen, czy też będzie odwrotnie? Biergen minimalnie wyprzedzała swoją koleżankę po 6 km, no ale Jochał potrafi walczyć do samego końca. 32, 34. To jest naprawdę dzisiaj knockout. 39 sekund przegrywa Teresę Jochał z Justyną Kowalczyk. Zobaczymy, ile przegra Biergen. Spokojnie. Refleksyjnie nastawiona do i mamy sytuacji. Tak, Marit Biergen. Charlotte, już ostatnia. Tak. Zobacz, Marit jeszcze troszkę nadrobiła do końca. No mówiliśmy, że ona potrafi walczyć, potrafi się mobilizować i będzie chyba przed Teresę. 12,4 traci Kala, jest na drugim miejscu. Marit walczy do samego końca. Będzie na której pozycji Marit Biergen? Będzie trzecia. A więc Justyna Kowalczyk, 24 minuty 59,4, zwycięstwo w biegu na 10 km klasykiem. Spokojnie przyjęła to bez emocji, jak mówiliśmy, to jest początek sezonu. Charlotte Kala na drugim miejscu, 12,4 za Polką i dwie wielkie przegrane dzisiaj. Marit Biergen na trzeciej pozycji, 25,6 sekundy za Justyną Kowalczyk. Teresę Jochał, 39 sekund za Polką. Pasja przełamana, Justyna wygrywa w Norwegii. To jest dobra sytuacja. Sytuacja jest wyborna, można powiedzieć, dlatego że to są wszystko, proszę Państwa, oczywiście wracamy do tego. To jeszcze nie są Igrzyska Olimpijskie, do Igrzysk daleko. To jest ścieżka dojścia do Igrzysk. Natomiast wszystkie takie informacje o tym, jakiej formie są rywalki, no one to wchłaniają, one to zapamiętują, to się zapisuje na tych twardych dyskach w głowie i po prostu to będzie miało znaczenie na Igrzyskach. Świetne dwa biegi w Kusamo, klasykiem, no i rewelacyjny bieg dzisiaj tutaj na trasie norweskiej. Po raz pierwszy wygrała, znaczy nie po raz pierwszy w Pucharze Świata, bo wygrała sprint, ale po raz pierwszy na dystansie w Norwegii. W ramach Pucharu Świata wygrywa Justyna, więc również pewna zła tradycja została przełamana. Widać, jak dochodzi do siebie znakomicie. No odpoczęła, to już jest dużo, taki odpoczynek tam 10 minut, to już jest naprawdę dla zawodnika bardzo dużo. Dzisiaj Polacy mają tutaj rzeczywiście swój dzień. Cały ten fan klub podąża za Justyną od początku Pucharu Świata. Nie wszyscy ci sami we wszystkich miejscach, ale podążają. No, myślę, że jest jej bardzo miło. A więc, proszę Państwa, usłyszymy się jeszcze na dekoracji, wrócimy za chwilę, oddamy głos do studia. Ja tylko przypomnę to wiadomość, która jest dzisiaj najważniejsza. Justyna Kowalczyk wygrywa bieg na 10 km klasykiem w Lillehammer. To potwierdzenie tego przed Charlotte Kalą. 12,4 sekundy gorzej. Marit Biergen 25,6 za Polką i Teresę Jochał 39 sekundy za Justyną Kowalczyk. Oddajemy głos do studia i ja też Benie na chwileczkę. Do studia, za chwilę wrócimy na dekorację.